Posłuchajcie. Od tego się zaczęła jego przygoda ze zbawieniem ludzkości. Wtedy Duch poprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przekażę, aby się o ciebie troszczyli, tak abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znów się pchnął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Tak zaczął swoją służbę twój mistrz. Zaczął służbę. Nie skończ. Zaczął od tego, że zmiódł diabła. Od tego zaczął. Od tego się zaczyna. Rozumiesz? Chcę, żebyś dzisiaj stanął w takim miejscu, w którym podejmiesz decyzję, że będziesz każdego dnia pokazywał diabłu, kto tu rządzi. Posłuchajcie, jak to wyglądało w duchu. Gadania, wszystko moje jest tutaj, nie masz nic do gadania, ty chwilowo się ruszy.
niezmieniemy ten gen. Przecież ja i tak chwilę nie robię. Tu mój się rozmawia z nami. Jeszcze chwilę, teraz nie ma nic. Chcesz, żebyś zrozumiał, że twój Bóg, twój król, twój pan złamał jego ego. On go tak złamał. Złamał jego ego. Złamał jego siłę. Zanim poszedł na krzyż, diabeł padł, zanim Jezus poszedł na krzyż. Diabeł się wywalił, zanim Jezus poszedł na krzyż. Czym Jezus rozwalił diabła tam, na pustyni Jerycha? Swoją wiarą w Boże Słowo. Swoją wiarą w swoją tożsamość. Na czym diabeł się przejechał? Na wierze Jezusa. Nie przejechał się na krzyżu. Nie przejechał się na zmartwychwstaniu. To go topiło później. Ale tam, podczas tego 40-dniowego postu, Jezus Chrystus, normalny człowiek, taki jak ty i ja, złamał ego diabła swoją wiarą w Boże Słowo. Jest napisane, że on od niego odszedł. On od niego odszedł. Nie było ofiary za grzechy. Nie było otwartego nieba. Jezus Chrystus wierzył Bożemu Słowu. On mówił Boże Słowo. On wiarą rozwalił diabła. W duchowej rzeczywistości istnieją odwieczne prawa. Te prawa są włożone w twoje serce. Chcę, żebyś nie dał mu spokoju. Nie chcę słyszeć, że kogoś w tym kościele goni diabeł. Nie chcę słyszeć, że ktoś ma problemy z demonami. Nie chcę tych rzeczy słyszeć. Chcę słyszeć, że ty gonisz diabła. Chcę słyszeć, że diabeł ma problem z tobą. Chcę dostać telefon od diabła, który powie, chcę się z tobą umówić na terapię. Bo twoi ludzie męczą mnie dzień w dzień. Mam ich dość. Oni mnie męczą. Zmień postawę. Jak będziesz uwielbiał Boga, to bądź tym, który jego kopie na pustyni Jerycha. Bądź tym człowiekiem. Stań w duchu w tym miejscu. Nie uciekaj, bo nie ma dokąd. Rozumiesz? Zobacz tu dziś. Ojcze, wywyższamy ciebie. Tego, który był, jest i będzie taki sam. Ten, który dał słowo, a na tym słowie powstało niebo i ziemia. Wywyższony wielki Boże, którego imię jest ponad wszystkim. Czcimy ciebie. Władco wszechświata. Do ciebie wszystko należy. Do ciebie. Szaka to pomogła Boga na matę. Alleluja. Alleluja.
każdy wierzący jest papieżem sam dla siebie. Amen. Że każdy jest papieżem sam dla siebie. Zrozumiał, jaka siła i moc jest w odrodzonym człowieku. Jaka siła i moc jest w odrodzonym człowieku z Bożego Ducha. Rozumiecie? Każdy wierzący jest papieżem sam dla siebie, aby uniknąć religii i szeroko pojętej manipulacji. Musisz uwierzyć w wartość swoją. Jesteś cały Boży. Amen. Nieważne, w jakim miejscu duchowego rozwoju jesteś. Jesteś cały Boży. Cały Boży. Kura masa, turu masę. Cały Boży. Jesteś cały Boży. Jesteś to samo. Jesteś cały Boży. To ja. Dzisiaj do księży, pastorów, biskupów, szkół teologicznych
samego rana poszedł mail z informacją o tym, że potrzebują przebudzenia. Ty jesteś tą reformacją. To ty jesteś reformacją. Musisz mieć w sobie gniew. Słowo Boże mówi, że początkiem bojaźni Bożej jest nienawiść do zła. Wiesz, co to jest, kiedy wstępuje na ciebie duch bojaźni Bożej? To nie jest duch, który powoduje, że boisz się Boga. To jest duch, który powoduje, że zaczynasz nienawidzić zła. To gniew. To gniew Boga. Chciej tego dziś. Lecz Święty Duchu, chcę mieć w sobie Twój gniew. Twój gniew przeciwko diabłu i wszelkim diabelskim działaniom tu na ziemi. Chcę mieć Twój gniew. Ten gniew był w lutrze. On w nim był. Dzisiaj, setki lat później, ten gniew trzeba wzmóc w Kościele. Nie odwoływać się do tego, co było kilkaset lat temu. Nie myśleć myśleniem tamtych czasów. Bo dzisiejsze czasy potrzebują świeżego gniewu. Bo dzisiejsze czasy mają swojego diabła. Dzisiejsze czasy mają swój świat. I ty jesteś reformacją do dzisiejszych czasów. Proklamuj to, powiedz: Boże, ja jestem reformacją do dzisiejszych czasów. Niech Twój święty gniew wypełnia moją duszę. Chciej tego. Trwaj o to w wierze. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Yeah.
stanie zmartwychwstanie życie każdego dnia. Wywyższać Boga, święty Duch, szkolno. Ojcze, tak jak Chrystus jest zmartwychwstanie dla nas.
dziękuję dzisiaj, jeżeli zmartwychwstanie do innych ludzi. Wywyższam Cię, Boże. Wywyższam Cię za to, że jesteśmy reformacją tych czasów. Uwielbiam Cię za to. Wolę Boga wykonałeś. Diabeł głodzi antychrystów. On ich głodzi. Haszara faka na testeros. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstanie. Jedyną odpowiedzią jest Chrystusowa reformacja. Chrystusowa. To jedyna odpowiedź. Chrystusowcy, to jest odpowiedź na antychrystów. To jest odpowiedź. Szaka ta na lara hakada na sere wakada na sa. Teora lara hakata sere lene mene le si. Okuba na mana hakata na lina hakada na lere he. Rema na lara hakada na sere. Niech ludzie widzą to. Szemy nie kuari lary neko domu noru do kodina suwa kada na mana lina na lehe kede. Teko loro hakati na lara hakada na loro loro home na sa. Teo zmeni na hakreo na lara hakada na sa. Yeah.
wyszli przez życie z Bogiem. I będziecie narzędziami w Jego ręku. To wielka przygoda. Chcecie takiej przygody? Ale będziecie mieć przeszkody. Nie boicie tych przeszkód? Stanie wam na drodze religia. Gdzie chciała was zamordować. Wybaczyć wasze umysły, wasze serca. Musicie widzieć, czym ona jest. Wiecie, co robi religia? Od człowiecza Boga. Tym się zajmuje. I stanie wam na drodze druga diabelska broń. Socjalizm. Stanie wam na drodze. Socjalizm woła ludzkimi ustami. Zaopiekuj się mną, bo sam sobie nie radzę. Te dwie wielkie wieże będą ci cały czas też na drodze. Musisz podjąć decyzję, że będziesz głosem reformacji przeciwko tym dwóm diabelskim wieżom. Przeciwko religii i socjalizmowi. W duchu i w społeczeństwie. Swojego ojca jest szczęśliwy. Rozumiecie? A reformator mówi: ojcze, to ja pójdę i to wszystko poprzestanę. Wielkich zmian.
to wiesz, że ci wszystko dam. Siłę fizyczną, odporność psychiczną, pieniądze. Wszystko. On takich ludzi szuka. On szuka lutrów dzisiejszych czasów. Takich ludzi szuka. Luter nie patrzył na swoje słabości. Miał ich wiele, bał się burzy. Jak krzmiało, to wzywał świętej Anny, żeby pomogła. Taki był. Świadomy swoich słabości, ale wołał do wielkiego Boga i mówił: uczyń mnie silnym. Uczyń mnie silnym, żebym to wszystko poprzestawiał, bo ktoś to musi poprzestawiać. Módl się tak, jak chcesz. Wołaj do Niego całym sercem.
Jezus, najwyższej godzie chwały. Jezus, najwyższej godzie i
za apostolstwo. Dziękujemy Ci za kierunek i za drogę, którą podążamy. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że wkraczamy na nową drogę, na nowe umiejętności gospodarowania nowymi przestrzeniami, nowymi dziedzinami życia. Wielu Ci za to. Reformatorami. Bierzemy odpowiedzialność za to, aby niesieć religię, aby być pogrążeni religią, ale jej niesieć. Bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, za swoje dusze i za swoje głowy. Bierzemy odpowiedzialność za służby, które nam powierzyłeś. Uwielbiamy Cię. Uszczelniamy wszystko w nas, co mogłoby znaleźć w niej miejsce, żeby jakakolwiek religia się w nas zasiała. Thank you.
dał mu siłę, aby przeciwstawił się diabłu w ciele. Aby podjął decyzję o tym, że stać go na to, aby być Chrystusem. Wierzył bardziej w moc Ojca niż swoje naturalne uwarunkowania fizyczne i psychiczne. Duchu Święty, działaj teraz w nich. Wzbudzaj w nich odwagę. Wzbudzaj w nich siłę. Wzbudzaj w nich. Eliminuj lęk.
cierpienia już umrze. Słychać głośny płacz zachwytu. Thank you.
bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty.
kto nie lubi sam siebie. Nie kochasz siebie. Święty, jest nasz Pan.
Panią.